94. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości obchodzili Polacy na całym świecie, również w wielu miastach Kanady. Zapraszamy do obejrzenia relacji z uroczystości, jaka z okazji Święta Niepodległości każdego roku ma miejsce przed torontońskim ratuszem. Już tradycyjnie po mszy świętej za ojczyznę odprawionej w kościele świętego Stanisława Kostki odbył się przemarsz ulicą Queen do torontońskiego ratusza na Nathan Phillips Square, gdzie miała miejsce dalsza część obchodów Święta Niepodległości. W pochodzie, którego marszałkiem był komendant placówki 114 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce Krzysztof Tomczak, przy dźwiękach orkiestry dętej Orzeł Biały maszerowały poczty sztandarowe polonijnych organizacji społecznych i weterańskich, kilkoro naszych kombatantów, przedstawiciele Kongresu Polonii Kanadyjskiej wraz z Juliuszem Kirejczykiem, prezesem okręgu Toronto Kongresu, który jak zwykle uroczystości zorganizował, konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Toronto Grzegorz Morawski, pułkownik Karol Andrzejewski, przebywający w Kanadzie na szkoleniu w Military College w Toronto. Wśród wielu osób, które uczestniczyły w przemarszu, były licznie biorące udział w obchodach świąt narodowych członkinie Koła Pań Nadzieja, działającego przy kole nr 20 SPK, przedstawiciele organizacji polonijnych oraz przybyli ze swymi sztandarami harcerze i harcerki Związku Harcerstwa Polskiego Okręg Kanada i Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej. W uroczystości, podczas której odśpiewano hymny kanadyjskie i Polski oraz podniesiono na maszt polską flagę, udział wzięli także posłanki okręgu Parkdale High Park federalna Peggy Nash i prowincjonalna Sherry DiNovo, były radny Toronto, będący łącznikiem pomiędzy organizacjami polonijnymi i kanadyjską marynarką wojenną Chris Korwin-Kuczyński oraz przebywający z wizytą w Kanadzie komandor Ryszard Sawicki z dowództwa polskiej marynarki wojennej. Kilkunastu uczestników uroczystości prezentowało banery z napisami domagającymi się m.in. powołania międzynarodowego śledztwa w sprawie katastrofy smoleńskiej oraz wolności mediów w kraju. Apel ten odnoszono naturalnie do dyskryminacji telewizji Trwa. Witając zgromadzonych, główny mówca uroczystości, Juliusz Kirejczyk, opisał sytuację polityczną i okoliczności w czasie, gdy Polska odzyskała niepodległość, a także tradycje i znaczenie Święta Niepodległości dla Polaków w kraju i na całym świecie. Pan Kirejczyk przypomniał, że w tym dniu, 11 listopada, w Kanadzie obchodzone jest Święto Pamięci o żołnierzach walczących i poległych na frontach wielu wojen oraz odczytał też list, jaki z okazji naszego Święta Narodowego nadesłał minister obywatelstwa, imigracji i wielokulturowości Kanady Jason Kenney. As a minister of citizenship, immigration and multiculturalism, I extend my best wishes for a happy Independence Day weekend to Polish Canadians and people of Polish descent everywhere. Polish Independence Day commemorates the restoration of Poland's independence at the end of the First World War in 1918, following 123 years of partition of Austria-Hungary, Germany and Russia. This long-awaited and hard-won independence served to rally the Polish people in later years, as they fought a struggle against Nazi and Soviet tyranny and brutality during the Second World War, and then against communist rule until the full restoration of independence as Iron Curtain fell in 1989. Głos zabrali również konsul generalny Grzegorz Morawski, posłanki Peggy Nash i Sherry DiNovo oraz w imieniu prezes Zarządu Głównego Kongresu Polonii Kanadyjskiej Teresy Perezowskiej, która uczestniczyła w obchodach Święta Niepodległości w Mississadze, członkini zarządu pani Krystyna Sroczyńska. Oto fragmenty ich wystąpień. 94 years ago Poland was reborn after 123 years of no existence on world maps. It wouldn't be possible without the sacrifice of thousands of Polish immigrants to Canada who volunteered to join the Blue Army. Independence Day celebration gives us great opportunity to honor and recognize those who fight for free Poland. This day is time to develop a deeper understanding of contributions veterans made to ideas of democracy, freedom and peace. It's a time to say thank you to all who served Poland with distinction. We do need to remember. We need to remember those who have fought for our freedom,
our security, our peace, our independence. I'm very proud as the Member of Parliament for Parkdale Hyde Park, home to so many institutions of the Polish community and home to many from the Polish diaspora. I'm so proud of the inspiration that the Polish community provides, and this day is part of that inspiration, part of that remembrance, part of that celebration. Congratulations on today, but also congratulations to all Canadians on the contributions to international jurisprudence. It was, after all, Poland who taught the West about parliamentarianism and democracy. It was Poland who led the fight against Nazism. And of course, perhaps most importantly, it was Poland that also overthrew the Soviet Union and brought an end, or the beginning of an end, to communism. Today, we honor all veterans, Polish and Canadian. We honor their service to their country. They are our treasure, and we just honor them for being with us. Thank you. O święcie niepodległości pamiętała także Polonia w Brampton. Po mszy świętej za ojczyznę odprawionej w kościele świętego Eugeniusza de Mazeno wierni udali się procesją pod tablicę upamiętniającą ofiary katastrofy prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku. W prowadzonej przez ministrantów procesji szli m.in. członkowie zespołów folklorystycznych Związku Harcerstwa Polskiego Okręg Kanada, rycerze Kolumba oraz kapłani z parafii wraz z proboszczem ojcem Adamem Filasem. Omawiając rocznicę Święta Niepodległości, ojciec Adam dużą część swego wystąpienia poświęcił obchodzonemu w tym samym dniu tzw. Remembrance Day, kanadyjskiemu świętu pamięci o poległych żołnierzach. Odczytał też modlitwę księdza Piotra Skargi w intencji ojczyzny, a także za tych, którzy polegli oraz tych, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej. Wysłuchano też głosu Jana Pawła II, mówiącego o ładzie moralnym, o tym, że Polska potrzebuje ludzi kierujących się sumieniem, którzy nie dadzą się zwyciężyć złu, lecz zło dobrem zwycięży. Dzieci i młodzież harcerska z zespołów i ministranci złożyli pod tablicą pamięci wieńce, kwiaty oraz zapalili znicze.